Mówię, proszę kilo. A do mnie babocka mówi, tu nie na kila, tu są na sztuki. No więc ja mówię, prosa stukaj. Dała mi ci taki ten papierycek, do tego ci kina i ksycy, 5 złoty, 5 złoty. Dała je ci te 5 złoty, posła ci do kina. Wschodzie zakochanie, a gdzież moja ukochana, ulubione serce? Dziękuję. Przed państwem Oliwia Spychel. Witam was wszystkich, drodzy państwo, bardzo, bardzo serdecznie i te moje przywitania do rolników i na rzecz rolników kieruję do naszych starostów, najważniejszych dziś, którzy reprezentują rolników i trud rolniczy na dzisiejszych dożynkach. Witamy serdecznie. W tradycji i kulturze polskiej wsi dożynki to czas radości zakończonych żniw. Czas okraszony barwnym korowodem, dożynkowymi wieńcami i chlebem wypieczonym z mąki tegorocznych ziaren zbóż. Chlebem składanym na ołtarzu jako wyraz dziękczynienia i prośby o błogosławieństwo na przyszły rok. Dożynki to również czas podsumowań jakości i ilości plonów. Dziękuję mieszkańcom Sołec, sołtysom i radnym za ogólną pracę oraz za ostatnie spotkania wiejskie. Dziękuję za współpracę wszystkim osobom, z którymi pracujemy nad rozwojem naszej lokalnej społeczności. Dziękuję faktycznym organizatorom dzisiejszych dożynek, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Leśnej Podlaskiej, Stowarzyszeniu Otwarta Wieś w Starej Bordziówce, kołom gospodyń wiejskich, strażakom oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w przygotowania do tegorocznego Święta Plonów. Dziękuję gościom za przyjęcie zaproszenia i dzisiejszą obecność w tym ważnym dla nas dniu. Dziś został poświęcony i rozdany chleb wypieczony przez mieszkańców gminy w lokalnej piekarni Partner z mąki zbóż zebranych przez leśniańskich rolników. Niech trafi on do każdej rodziny i stanie się pokarmem materialnym i symbolem lokalnej społecznej jedności, a nade wszystko realnym wyrazem odpowiedzialności i trudnej pracy rolnika. Dziękuję państwu za uwagę. My darling, you. Wykonaniu Wiktorii. Także gorące brawa, gromkie brawa jeszcze raz dla niej. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten występ. Bardzo serdecznie. Ja w imieniu radnych, rady gminy naszej w Leśnej Podlaskiej pragnę
pogratulować wszystkim osobom, które brały dzisiaj udział, biorą udział w konkursie na wieniec dożynkowy. Podziękować wszystkim organizacjom, które przyczyniły się do tego, że powstały tutaj po prawej stronie, widzimy namioty, w których będzie degustacja potraw przygotowanych przez organizacje z naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy się zaangażowali właśnie w przygotowanie dzisiejszego święta plonów, święta dożynkowego, święta rolników i całych rodzin. Wszystkim Państwu życzę dobrej zabawy i obyśmy się w takim gronie albo jeszcze większym spotkali w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I pan Marian Tomkowicz, radny powiatu. Szanowny panie wójcie, ojcowie, ojcze przyorze, ojcze proboszczu, szanowni państwo, w imieniu pana starosty Mariusza Filipiuka oraz pana wicestarosty Janusza Skulimowskiego serdecznie pozdrawiam rolników, wszystkich zgromadzonych, przedstawicieli samorządu. Dzisiaj dziękujemy rolnikom za ich pracę, ale to jest czas także, żeby podziękować gminie, żeby pogratulować wójtowi i Radzie Gminy wspaniałych przedsięwzięć. Pierwsze to organizacja tych dożynek, a drugie widzimy, jak zmienia się leśna Podlaska wokół nas. To jest też powód do świętowania. Mówi się czasami, że Polska jest skłócona. Wystarczy wyłączyć telewizor, jeden program, drugi program, wejść do naszej bazyliki dzisiaj i co widzimy? Widzimy piękną, wspaniałą Polskę. Nieprawda, że jesteśmy skłóceni. Polska jest pełna ludzi wspaniałej pracy. Polska się zmienia. Polska jest najpiękniejszym krajem teraz na świecie. Ja tak uważam. Jeździłem dużo w życiu po Europie. Byłem także za oceanem. Nie ma w tej chwili tak pięknego kraju, który by tak kultywował tradycję, przywiązanie do tradycji. Pan wójt wspomniał, że rolnictwo się zmienia. Dzisiaj jest to nowoczesne rolnictwo. Rolników nie ma wielu. Ale na wsi żyją ludzie i ci ludzie są przywiązani do swoich tradycji, przywiązani także do Boga, manifestują swoją wiarę i swój patriotyzm. Popatrzcie, jak Polska się zmieniła w ostatnich 30 latach. Szanowni Państwo, na YouTubie można patrzeć filmy, jest ich bardzo dużo, Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, którzy pokazują piękną Polskę, się zachwycają, jak to może być, że wszędzie przystrzyżone trawniki, że są kwiaty przy domach, że czyste ulice, piękne chodniki. My sami tego nie widzimy, bośmy się przyzwyczaili już, ale zrobiliśmy ogromny postęp. Ja już mam siwe włosy, z samorządem jestem związany 27 lat. Większość z gminą Leśna Podlaska. Jest to wspaniały okres w moim życiu i za to wszystko też chcę Państwu podziękować. Ale chciałem to powiedzieć z tym przeświadczeniem. To nieprawda, że jesteśmy skłóceni. Jesteśmy wspaniałym narodem. Wyłączyć jeden kanał, drugi kanał i okaże się, że jest pięknie. Niech Pan Bóg błogosławi Leśnej Podlaskiej i Waszym rodzinom, zdrowiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie.